Müddet 25 Temmuz 2000. Yunus Özel ve Rus güreşçi. The next match on at sea, Aleksandr Wisniakos, Latvia, in red singlet against Nikolaos Varkas from Greece in blue singlet. Na mecze pomiędzy trzech minutach Ilia Błaskow 2-0 kronik i z Turkiem Jurszem Orzelem. Trzecia i ostatnia walka kwalifikacyjna, potem będziemy w tej walce na macie drugiej na macie B oglądamy walki 1/8 finału. Mamy protest czeskiego trenera na centralnym macie. Sędziowie wskazali 2 punkty dla Norwega Petera Karlsena. Zaraz zobaczymy na monitorach ostatnią akcję, a tymczasem w grecko-łotewskiej walce na macie C na razie 0-0. Minęło 2 minuty tejże walki. To druga walka eliminacyjna w kategorii 80 kg. Bir tane daha var, bir tane daha. Ej, tam będzie później wersja. Nie, 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 ale barokso. Dawaj, 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 dawa
Yaguastofilos. Rus pasif. Bırakma, az daha, az daha. Bırakma Yunus. Hey, pasif Rus. W zeszłym roku Aleksandr Wisniakos w tym turnieju, oczywiście tak turniej Kasińskiego odbyło się w Gdańsku. Wisniakos na piątym miejscu zakończył rywalizację kategorii wagowej 80 kg. Teraz pierwsze dwa punkty techniczne w walce z Grekiem Barkasem zdobył właśnie walczący w czerwonym trykocie zawodnik łotewski. Janek! Kakaja! Ale teraz kolejne dwa punkty po czerwonej stronie, czyli punkty linii głaskowej. 4-2 na Turka. Już może 4-2 prowadzić. I ostatnie pół minuty. Nie, ale to jest.